Kiedy mówię, że czcionka nie ma znaczenia w kodzie źródłowym, mam na myśli, że kompilator czy interpreter nie będzie zaniepokojony, czy używasz czcionki Arial czy Time New Roman. Takie programy interpretują kod według jego struktury i znaczenia, a nie według tego, jak on wygląda. Nie ma znaczenia, jakiej czcionki używamy. Ale dlaczego większość kodu wygląda tak samo? To częściowo z powodu historii. Wczesne środowiska programistyczne opierały się na prostych terminalach, które mogły wyświetlać tylko czarny tekst na zielonym tle lub biały na czarnym. To wszystko, co mogły zrobić. To był ograniczony wybór i choć dzisiaj mamy wiele, wiele więcej możliwości, to wzorzec z tamtych czasów został przetransformowany w konwencję. I chociaż nowoczesne systemy operacyjne mogą zapewnić bardziej stymulujące wizualnie zawartości, wielu programistów czuje się komfortowo dzięki bardzo prostemu i bezpośredniemu układowi. Oczywiście większość programistów nie koduje tylko zieloną czcionką na czarnym tle. Używają edytorów z kolorowaniem składni podczas kodowania. Niektórzy lubią ciemne tło, inni jasne tło. Ale jedno jest prawdą, chociaż moglibyśmy użyć dowolnej czcionki, ponieważ język nie ma tu znaczenia, konwencja jest taka, że pisząc kod źródłowy używamy czcionki o stałej szerokości, której każda litera ma tę samą szerokość. W przeciwieństwie do czcionki proporcjonalnej, gdzie litera taka jak I lub L zajmuje mniej miejsca niż litera taka jak M. Powodem tego jest to, że w przypadku czcionki o stałej szerokości łatwo jest stwierdzić, kiedy słowa i zdania w różnych wierszach mają tą samą długość. A czy to ważne, pomyślisz? Cóż, tak jest. Widzisz, kiedy piszemy kod, dbamy o dokładne wcięcia i to, jak nasze linie układają się względem siebie, gdy na nie patrzymy. I nie chodzi tu tylko o estetykę, ale sprawia to, że struktura naszego kodu jest bardziej widoczna i pozwala nam odczytać kod źródłowy i łatwo stwierdzić, które części programu pasują do siebie. Jeśli każdy programista używałby innej czcionki, mogłoby to prowadzić do dezorganizacji i utrudniać zrozumienie cudzego kodu. Dlatego większość ludzi trzyma się standardowych czcionek, które są łatwe do czytania i powszechnie dostępne na wszystkich platformach. W końcu to nie czcionka decyduje o jakości naszego kodu. To logiczna struktura, zrozumienie problemu i umiejętność rozwiązania go są kluczowe. Dlatego kod źródłowy wygląda jak kod źródłowy.